Dolnym Śląsku, na południe od Książęcej Oleśnicy, znajduje się wieś Ligota Mała. Jej charakterystyczna nazwa, wywodząca się z języka staropolskiego, oznaczała miejscowość lokowaną z prawem zwolnień podatkowych, zwanym w średniowieczu wolnizną. Takie osady zazwyczaj zakładane były na dziewiczych, niezagospodarowanych i niezamieszkanych terenach i nazwano je lokacją na surowym korzeniu. Dawało to możliwość wzorcowego wytyczenia układu urbanistycznego oraz odpowiedniego umiejscowienia domów, kościoła i innych budynków, takich jak młyny lub karczmy. Ligota Mała przez wieki zachowała swój charakterystyczny układ ulicówki. Pierwsze informacje o wsi pochodzą z 1423 roku, ale zapewne istniała już znacznie wcześniej. Najstarszą budowlą w Ligocie Małej jest kościół, wzmiankowany w roku 1521. Pierwotna świątynia została w 1538 przejęta przez protestantów. Rozebrano ją około 1559 roku i na nowo postawiono w 1577. Ze wcześniejszej budowli zachowano drewnianą wieżę. Według zapisków konstrukcję wzniósł mistrz ciesielski z Wrocławia, Horn. Kościół był przebudowywany w połowie XVIII wieku, a także w XIX i na początku XX. Budowla jest orientowana. Jej wnętrze zostało wykończone w drewnie, m.in. strop i charakterystyczne dla zborów protestanckich empory. Od połowy XIX wieku w świątyni znajduje się instrument organowy. Obecnie za współczesnym ołtarzem głównym z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej widnieje malowidło naścienne, przedstawiające ukrzyżowanego Chrystusa. Prezentując kościół parafialny Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, nie sposób pominąć faktu, iż od 2013 roku znajdują się tu otoczone szczególną czcią wiernych relikwie świętego ojca Pio i świętego Jana Pawła II. Ksiądz Tomasz Bagiński, proboszcz parafii Ligota Mała, wspomina, że za wstawiennictwem świętego ojca Pio każdego 23 dnia miesiąca odprawiane są wotywne msze święte dziękczynno-błagalne, w których licznie uczestniczą parafianie. Sprawowana liturgia zawsze naznaczona jest wieloma akcentami, takimi jak indywidualne błogosławieństwo, relikwiami świętego ojca Pio, modlitwa za przybyłych jubilatów i solenizantów lub na samym końcu namaszczenie pobłogosławionym olejem fiołkowym, którego intensywna woń natychmiast roznosi się po całej świątyni. Za kościołem usytuowano cmentarz parafialny, założony w XVIII wieku, a obok świątyni znajduje się kapliczka z figurą Najświętszej Maryi Panny. Pierwotnie był to pomnik ku czci poległych w I wojnie światowej. W historii parafii protestanckiej należy odnotować fakt, że w 1576 roku miejscowa ludność nie chciała przyjąć jako swojego duszpasterza pastora, który nie posługiwał się językiem polskim. Przez wieki Ligota Mała znajdowała się w dobrach królewskich i książęcych. Miało to związek z przynależnością tych terenów do ziem księstwa oleśnickiego. Początkowo od 1520 roku rządy sprawowali tu podjebradowie. Następnie od 1648 Wirtembergowie, a od 1795 ród Brunszwików. W połowie XVIII wieku miejscowość dysponowała prawami samodzielnej gminy, posługując się własną pieczęcią z godłem, które przedstawiało drzewo na trawiastym gruncie. Od 1885 roku dobra książęce stały się lennem Cesarstwa Niemieckiego i Królestwa Prus oraz własnością następcy tronu. Bogate w zwierzynę okoliczne lasy sprawiły, że teren ten był jednym z ulubionych miejsc polowań syna cesarza Niemiec, księcia Wilhelma. Pierwszą jego wizytę w miejscowości odnotowano w 1900 roku. Na potrzeby licznych pobytów następcy tronu w 1904 roku wzniesiono w Ligocie Małej pałacyk myśliwski. Stał się on po ślubie w 1905 z Cecylią księżniczką Mecklenburgii ich letnią rezydencją. W
Fakt ten dał impuls do turystycznego rozwoju miejscowości, w której powstały letnie ogródki i restauracje. Od 1908 roku, z rozkazu cesarza, księżna pełniła funkcję opiekuna 8 Regimentu Huzarów w Oleśnicy. W ten sposób wizyty żołnierzy w Ligocie Małej, w tym orkiestry wojskowej, stały się kolejną atrakcją miejscowości. O zainteresowaniu wsią świadczyły liczne artykuły prasowe z epoki oraz zachowane widokówki przedstawiające najważniejsze budynki i parę książęcą. Obecnie Ligota Mała liczy ponad 800 mieszkańców. Wybudowano tu nowoczesną szkołę z piękną halą sportową. W placówce uczy się 200 uczniów. Istnieje również świetlica wiejska oraz działa ochotnicza straż pożarna. Wieś ze względu na lasy grędzińskie położona jest częściowo w obszarze ochronnym Natura 2000.